umiłowane, ukochane kandydatki na księżniczki. Druga bajka, wyjaśnienie drugiej bajki o śpiącej królewnie. Śpiąca królewna to jest taka biedna, biedna, biedna dziewczyna, która jeszcze chyba nie była nawet królewną, czy miała być królewną, nie jest ważne, w każdym razie została poczęstowana przez jakąś tam inną królową, zazdrosną o coś tam, zatrutym jabłkiem. Ona to jabłko nadgryzła i zasnęła. Królewna śpi. Co się dzieje z królewną? Królewna śpi i nie reaguje. To znaczy, żeby wam jasno to wyjaśnić, bo może ci niejasno wyjaśniam, królewna zachowuje się jak śpiąca. To znaczy, jak królewna idzie na dyskotekę, to nie strzela wzrokiem dookoła, tylko śpi. Śpi. Po prostu śpi. Jest w stanie uśpionym. Dopiero jak się pojawia książę z bajki, jak byle kto, to ona nie reaguje. Tam jest chyba 7 krasnoludków. Każdy próbuje z tą królewną robić, co się da, żeby ją obudzić. Nie wiem, co z nią robi, ale robi różne rzeczy. Na pewno polewa ją wodą, bo to woda działa, a tu nie skutkuje. Na pewno ją polewa też innymi rzeczami, na przykład mlekiem, nie? Na przykład, nie? Śmietanką też, no, bitą czasami. I śpiąca królewna sobie śpi, to znaczy, jak królewna szukająca księcia jest na dyskotece, to nie polewa alkoholem, siebie nie polewa alkoholem, krasnale też królewnie nie dają alkoholu. Jak któryś daje alkohol, to królewna śpi i nie reaguje na alkohol. Dopiero, uwaga, jak się pojawi książę z bajki, królewna swoją tą głębią osobowości i ostrością tego przeczucia wie, że to jest książę. I dopiero w tym momencie, jak to jest książę i książę wie, jak podejść do królewny, czyli nie próbuje ją budzić łaskotkami czy jakimiś innymi takimi działaniami niegodnymi królewny, tylko ją budzi pocałunkiem, całuje, jest tak zachwycony, że ją całuje w usta. Ale to nie znaczy, że jej wkłada ten, no, paluszek w ucho. Nie, on ją całuje i w tym momencie królewna się budzi. I królewna jest obudzona, kochani. Kochane, słuchajcie uważnie. Królewna jest obudzona, a przez to jest rozbudzona. Dlatego uważajcie, jak spotkacie księcia z bajki, to do momentu, kiedy się książę z bajki nie pojawi, to śpicie. W momentu, kiedy się pojawia książę z bajki, dopiero w tym momencie się budzicie i dopiero w tym momencie jesteście rozbudzone. I to murowane, to tak działa na księcia, że książę nie da rady, zakochuje się po uszy, no bo celem i sensem życia księcia jest obudzić i rozbudzić. Pocałunkiem też.